pani sądzi na temat walentynek? Komercyjne święto. Dla mnie, jeśli ktoś chce wyznać komuś uczucie, czy powiedzieć coś miłego, może to zrobić na co dzień. No bardzo przyjemne święto. Może to jest dzień dla młodych. Proszę bardzo, zapraszamy do mocy. Cześć tej nieprzepartej. Wow. Czarnym zaułkiem, skrzepem krwi, żyłą wykrytą, końcem i początkiem wierszy. Na pewno, dziękuję bardzo. Składam samotność na twoich piersiach. Tym wierszem rozkładam samotność. Dziękuję! Proszę przygotować serca do kontroli. Największej, nieskończonej miłość, jaką do ciebie czuję. Ale miłość jest zupełnie czymś innym. A jakby pani chciała spędzić walentynki? W spa. Najlepiej jest usiąść samotnie w domu i porozmawiać o ważnych sprawach życiowych. No na pewno w domu, w miłym towarzystwie. No z małą dziewczyną. Bardzo przyjemnie i fajnie. Pewnie będę w domu siedział. Uważam, że jest to komercyjne święto, ale mimo wszystko jest też to święto zakochanych i jakaś tam prawda.